Dzień dobry, w moim studiu Joanna Lewandowska-Bieniek, koordynatorka aplikacji Home Lab. Dzień dobry. Pani Jasiu, czym w ogóle jest Home Lab? Home Lab jest to aplikacja, dzięki której pacjent może zamówić pobranie krwi do domu. Czyli to jest taki trochę taksi dla pacjenta, my się śmiejemy, ponieważ pacjent sam wybiera badania w aplikacji, sam wyznacza sobie czas, godzinę, miejsce pobrania i zleca takie zlecenie. To trafia do ogólnej puli naszych pracowników i te osoby, które w tym momencie są dostępne na ten termin, podejmują to zlecenie, przyjeżdżają, pobierają krew, wymaz lub inny materiał diagnostyczny i zawożą do laboratorium, które z nami współpracuje. Skąd w ogóle wziął się ten pomysł? Trochę na bazie pandemii COVID-u, ponieważ takie usługi zaczęły się rozwijać. Nasza firma ma swoje laboratorium stacjonarne w Krakowie, właśnie COVID-owe. Było głównie po to otwarte i tam ta opcja się bardzo dobrze sprawdzała. No to faktycznie jest bardzo wygodne dla pacjentów, ale kto w ogóle może skorzystać z tego typu usług, czy też usługi i w jakich sytuacjach najlepiej to się sprawdza? Tak naprawdę skorzystać może każdy. Kto ma potrzebę przebadania się, albo rutynowo, albo w nagłych takich przypadkach, że coś się dzieje. Najczęściej klientami naszymi są osoby takie w wieku reprodukcyjnym, tak powiem, osoby młode. Natomiast one najczęściej zamawiają albo dla swoich dzieci, albo dla osób starszych, którymi się opiekują. To ma ten plus, że z dzieckiem nie musimy iść do punktu pobrań, stać w kolejce, to dziecko się stresuje, słyszy krzyki innych, na przykład dzieci. Nie zawsze pani pobierająca jest... Wie, jak postąpić z dzieckiem. Dzisiaj miałam taki przykład, muszę powiedzieć, bo od rana byłam właśnie na pobraniu krwi na badaniach. Po prostu krzyk na całą przychodnię. To dziecko czerwone, zgrzane i równie czerwone i zgrzane panie, które tę krew pobierały. Tak, ja sama osobiście korzystam dla moich dzieciaków, ponieważ nie wyobrażam sobie, żebym z moim panikującym synem musiała iść i tam stać, żeby on się jeszcze stresował, krzyczał, bo on to bardzo przeżywa, mimo że nie ma się czego bać, tak? Natomiast jest takim dzieckiem przeżywającym, bo córka młodsza niekoniecznie, da rączkę, nie ma problemu, ale to zapewnia i komfort jemu, i mój komfort. Tak, bo ja się nie stresuję, że on będzie krzyczał, że inni będą krzywo patrzeć na to dziecko, że będzie pani pielęgniarka, która niekoniecznie pobiera dzieciom na co dzień. My u siebie tu na terenie Płocka i zresztą we wszystkich lokalizacjach staramy się mieć pediatryczne pielęgniarki, czyli takie, które wiedzą, jak postępować z dzieckiem, wiedzą, jak się wkuć, żeby jak najszybciej i jak najłatwiej pobrać ten materiał od dziecka. No a drugą grupą jakby naszych pacjentów główną są osoby starsze. Często jest tak, że my jako opiekunowie tych seniorów, żeby iść z nimi na badania, musimy wziąć urlop albo jakieś tam godziny wolne w pracy. Czasami te osoby są leżące, mają problemy z poruszaniem się, więc to jest taka opcja, która też zapewnia im komfort, że pani przyjeżdża, pobiera, zawozi do laboratorium i nie musimy tutaj logistycznie tego układać. Tak, to nawet osoby starsze mają generalnie problem z poruszaniem się i taka wizyta w laboratorium jest dla nich dużym wysiłkiem, więc myślę, że to faktycznie może się przydać. Ale powiedziała pani ciekawą rzecz, że ten materiał diagnostyczny pobierają pielęgniarki. Czyli to nie jest tak, że przyjeżdża do nas jakaś przypadkowa osoba, która po prostu zostaje tylko tam przeszkolona w jakiś sposób, tylko jest to... To jest personel medyczny, tak, wykwalifikowane. Są to pielęgniarki, ratownicy medyczni, położne, bo też jest możliwość na przykład pobrania wymazu ginekologicznego w domu, co też jest komfortowe dla pacjentek i diagności laboratoryjni, czy technicy, tak, którzy też mają uprawnienia, żeby pobierać krew. I my zatrudniamy osoby, które są faktycznie z doświadczeniem. Tak. Te osoby, które się podejmują z nami współpracy, wiedzą, że muszą liczyć same na siebie przy takim pobraniu. Nie przyjdzie ktoś obok z innego gabinetu i nie pomoże, tylko to są osoby, które faktycznie znają swoje siły i wiedzą, że sobie poradzą w takich sytuacjach. W Państwa ofercie zauważyłam taką ciekawostkę, jak pakiety badań. Czego one dotyczą?
No nie wszyscy się znamy na badaniach, jakie należy wykonać. Oczywiście zawsze można do nas zadzwonić na infolinię, my doradzimy, jeżeli pacjent nam przedstawi, jakie ma tam objawy, czego może podejrzewać, to my możemy mu doradzić, jakie badania. Ale to są takie pakiety, które właśnie tak kompleksowo mogą zbadać, nakierują, w którym kierunku mamy iść, czyli to są badania podstawowe. To są badania dla kobiet i dla mężczyzn, taki przegląd ogólny zdrowia, stanu naszej wątroby na przykład, pakiet dla dzieci, tak, który nam pozwoli taki ogólny stan zdrowia stwierdzić, jak czyli on wygląda. Czyli jeżeli, załóżmy, przygotowujemy się do diety albo coś nas konkretnie boli, to możemy przekazać objawy i cały taki pakiet diagnostyczny u Państwa wykupić. Tak, jak najbardziej. Mhm. Ale w ofercie HomeLab są nie tylko badania, ale też i usługi medyczne. Jakiego rodzaju? Tak, wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów. Mamy na przykład zdejmowanie szwów. Powiem, że to też jest kłopotliwe, że nie zawsze chce nam się jechać stać w kolejce gdzieś w przychodni czy na pogotowiu, żeby te szwy zdjąć. No nie jest to komfortowe, umówmy tak, się tak. Ze szwami stać w kolejce. Tak, więc nasz personel medyczny też przyjeżdża, zdejmuje szwy, zmienia opatrunki, zastrzyki domięśniowe, bo to też czasami lekarz zleci na przykład witaminę B12 czy żelazo, bo taka jest potrzeba u pacjenta, więc możemy sobie wykupić taki zastrzyk w domu, co też jest bardziej komfortowe niż mamy iść i na przykład na pogotowiu stać w kolejce i czekać. Mhm. Ale też jeszcze tutaj wspomnę o analizie dietetycznej. Wykupując u nas pakiet badań krwi pod kątem takich niedoborów, które mogą być spowodowane naszą dietą. Możemy też za złotówkę wykupić taki pakiet, taką analizę. Czyli na podstawie tych badań, które otrzymuje pacjent, nasi dietetycy układają takie zalecenia, co jeść, czego nie jeść, jak jeść, co na przykład suplementować, bo czego jest za mało, układają probiotykoterapię. Możemy też w wiadomości, w aplikacji napisać, co nam dolega, jakie mamy objawy, co chcielibyśmy osiągnąć i to też wszystko zostanie uwzględnione. No to już zdecydowanie jest bardzo wygodne. A w jakie dni możemy korzystać z tej aplikacji? Generalnie zależy to od miejscowości, w jakiej się znajdujemy i jakie laboratorium z nami współpracuje. My głównie współpracujemy ze szpitalami państwowymi lub z małymi laboratoriami prywatnymi. Szpitale dają ten komfort, że tak naprawdę 24 godziny na dobę pacjent może zamówić to pobranie, więc czy to jest sobota, czy to jest niedziela, czy jakieś święto, jest możliwość zamówienia takich badań. No to jeszcze ostatnie pytanie. W jaki sposób można pobrać tę aplikację? Zapraszam na naszą stronę homelab24.pl. Tam są do ściągnięcia linki albo z sklepów, z aplikacjami Google czy App Store, ale też jest wersja przeglądarkowa, czyli na dużym ekranie możemy na spokojnie tam się zalogować i wybrać sobie, poczytać opisy badań. Zapraszam na naszego bloga, na którym są merytoryczne, fajne artykuły na temat i zdrowia, i badań i diet, także można tam się ze wszystkim zapoznać. Czyli nie musimy ściągać aplikacji na telefon komórkowy, tylko możemy w przeglądarce internetowej również z Państwa ofertą tak, się zapoznać. Tak, natomiast aplikacja jest o tyle dobra, że zawsze mamy pod ręką wyniki, które są w formie PDF. Czyli do każdego zlecenia ten wynik tam zawsze będzie. No to jest na pewno bardzo wygodne, ale tak myślę o tych starszych osobach, które może niekoniecznie z telefonem komórkowym są tak mocno zaznajomione, więc... Tak, natomiast najczęściej to się odbywa tak, że dorosłe dziecko zakłada aplikację, ma swoje konto, ale też zakłada na przykład dla rodzica, czy właśnie dla dziecka. Czyli w jednej aplikacji możemy mieć kilka profili naszych bliskich i dla nich konkretnie zamawiać badania. Okej, w każdym profilu mamy swoje badania, także to się nie pomyli. Nie. Super. No ja myślę, że zachęciliśmy naszych czytelników, odbiorców i słuchaczy do tego, żeby z tej aplikacji korzystać faktycznie. Sama się nad tym zastanawiam. Po kilku dniach, które spędziłam właśnie w przychodni, w laboratorium, na pobraniach krwi. U nas w Płocku szpital na Kościuszki Świętej Trójcy wykonuje te badania, także to są badania rzetelnie zrobione i na pewno profesjonalnie. A jeszcze o wyniki zapytam. Ile czasu czekamy na wyniki?
przeważnie te podstawowe badania to jest maksymalnie 24 godziny. One są najczęściej po kilku godzinach. No bo jak laboratorium już je oznaczy, to wtedy jakby wysyła do aplikacji. Natomiast maksymalnie 24 godziny te podstawowe. I wyniki pojawiają się u nas na koncie. Tak, dostajemy powiadomienie pushem na telefonie i mailowo, że wynik jest już dostępny. No, rewelacja. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Dużo rzeczy ciekawych się dowiedziałam i myślę, że będę korzystała ja na pewno. Dziękuję i zapraszam. Dziękuję. W moim studiu gościła Joanna Lewandowska-Bieniek.